Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gęsi Impact. Słuchajcie, postanowiłem tym razem troszeczkę skomentować ostatnie wydarzenia z Gęsi Impact i planuję szczerze mówiąc robić coś takiego co jakiś czas, o ile oczywiście będzie coś ciekawego do skomentowania. Jak sami wiecie, ja nie bawię się w newsy, natomiast takie komentowanie o aktualnych wydarzeń wydaje mi się, że może być czymś jednak innym niż to, co robią inni przede wszystkim też youtuberzy. Dlatego słuchajcie, chciałem skomentować przede wszystkim nowy event i pewną rzecz, o której też się dowiedziałem. Być może wy nie wiecie. Poza tym, chciałem również skomentować, no powiedzmy pewne dwie dramy, które miały miejsce ostatnio właśnie w community. Cóż, zapraszam do tego odcinka. Zacznijmy jednak od tego eventu. Jak sami dobrze wiecie, pojawił się nowy event Lost Riches. Macie jeszcze 4 dni na niego i po prostu zbieracie skarby, pra prawda? Łazicie po tych lokacjach, łazicie z tym duszkiem, który Teraz w tym evencie jest, no i zbieracie skarby. Myślę, że jeśli już gracie jakiś czas, to, to wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Tak czy siak, od czasu do czasu pojawia się możliwość, że dostaniecie. Coop Challenge. To jest coś, o czym szczerze mówiąc nigdzie nie czytałem. Nie mogłem przeczytać na przykład tego tutaj, dlaczego na przykład ten Coop Challenge się pojawia, albo coś w tym stylu. Niby teoretycznie jest tu napisane, że tak, jest tutaj Lost Riches i jakieś difficult challenge są, ale nie jest w ogóle napisane, dlaczego ten Coop się pojawia, dlaczego niektórym nie, no właśnie, bardzo dużo osób, na przykład w tym chyba jednym z pierwszych challenge'ów, już nie pamiętam którym, jest tutaj właśnie możliwość dostania Coop Challenge'a, i wtedy właśnie pojawia się ta dotka o kop Challenge'ach, i wtedy właśnie się pojawia ta podpowiedź. Niektórzy dostali tą podpowiedź, a nie dostali Challenge'a, i ludzie się także dziwili, okej, okay, dlaczego oni dają mi taką podpowiedź. Natomiast niektórzy, właśnie w kolejnych challenge'ach, Dostali ten co-op challenge, i rzeczywiście wtedy, a to dlatego, wtedy się pojawiła ta podpowiedź. Ale to dlaczego w takim razie wcześniej nie miałem tego co-op challenge'a? No i właśnie tutaj ja też się nad tym głowiłem, i moi znajomi, którzy dostali co-op challenge właśnie w tym momencie, kiedy się pojawiła podpowiedź. Nie dostali na przykład co-op challenge'a w tym drugim co-op challenge'u. No i to jest właśnie coś nad czym się mówiliśmy z znajomymi, dlaczego my mamy, a na przykład moi znajomi go nie mają, a znajomi mają inne co-op challenge'a. Jak się okazało, jeden z moich znajomych, szczerze mówiąc, napisał przede wszystkim właśnie do Mihojo do supportu i dostał odpowiedź na to pytanie. I szczerze mówiąc, ja nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie w innych momencie. Być może gdzieś tam w deweloperskich jakichś newsach o tym, a ja po prostu to przegapiłem, nie zmienia to faktu, że odpowiedź jest prosta. Jeśli macie ogólnie co-op w jednym z treżu area, to nie dostaniecie w drugim i na odwrót, tak? Czyli innymi słowy jest to losowe, który tak naprawdę co-op challenge Wam się zgrespi. I możecie mieć szansę na zgrespienie tego pierwszego, a możecie mieć szansę na zgrespienie tego drugiego. Innymi słowy, jeśli na przykład zrespił Wam się w tym treżu Area 8, ten Coop Challenge, to bardzo duża szansa jest na to, że tam chyba w treżu właśnie szóstym czy piątym, już nie pamiętam dokładnie którym, ten co-op challenge Wam się nie zgrespi. Tak samo wygląda to mniej więcej tutaj w tych nowszych właśnie wersjach. Mi na przykład się w tryżu Area 10 zgrespił co-op challenge. I bardzo możliwe, że dlatego nie zrespi mi się na przykład w tych kolejnych tryżułach, czyli 11 i 12. Natomiast moim znajomym bardzo istnieje duża szansa, w tych tryżułach właśnie się zrespi ten co-op, gdyż tam rzeczywiście e, oni nie dostali właśnie w tym tryżu Area 10. Więc. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak ten działa system, po prostu, jeśli dostaniecie w jednym, to nie dostaniecie w drugim, jeśli dostaniecie w drugim, to nie dostaniecie w jednym proste, zrozumiałe dosyć i Michał tutaj odpowiedział właśnie dokładnie jak to wygląda, mogę wam, szczerze mówiąc, kopiować to, jaką dostał mój znajomy właśnie odpowiedź. I sobie sami zobaczycie, jak to wygląda. Dla tych, którzy się zastanawiali, jak to dokładnie działa, no to macie odpowiedź. Macie jeszcze sklep i pamiętajcie, że ten sklep, z tego co wiem, jest wykalkulowany i jeśli robisz ten challenge od samego początku do końca. Na wszystko będzie Was stać, nawet na te mini-sili, więc nie ma problemu, żebyście na przykład sobie na razie podblokowywali to, a na samym końcu mini-sili, no chyba, że nie macie czasu gdzieś tam pod koniec, prawda, już tego eventu, żeby to robić wszystko. No to wtedy się zastanówcie, czy te mini-sili nie odblokować teraz, bo to jest jedyna okazja. Od tego zależy Wasze życie, co odblokujecie. No właśnie, ja jestem ciekaw, co, co będziecie chcieli odblokować. Szczerze mówiąc, ja sam się dalej zastanawiam. Dużo ludzi mówi, że bierze róż, bo to jest jedyny unikalny kolor ogólnie w grze i tego wcześniej nie było. Okej, okay, fajnie. Ja osobiście chyba wezmę po prostu żółty, bo jakoś tak żółty wydaje mi się spoko. Niebieski jest taki common, bo strasznie dużo niebieskich rzeczy jest w grze przede wszystkim i to jest taki ogólnie kolor, który bardzo często się pojawia w, w trakcie gry. Natomiast żółty Teoretycznie też się pojawia, ale jest go mniej, no i jest ładny, więc ja chyba wezmę sobie żółty. Są też nawet memy już w internecie, że wiecie, niebieski oznacza po prostu rare, prawda, item fioletowy oznacza, prawda Epic, a żółty prawda oznacza legendarny z łyszy dlatego jeśli ktoś chce rzeczywiście Wisha, najlepsze, to powinien brać kurkubę i rzeczywiście żółty kolor. No cóż, są różne wersje tego, prawda? Każdy. Weźmie co, myślę, co chcę, natomiast Wy możecie w sumie pisać w komentarzach, bo jestem ciekaw, kto, kto z Was co weźmie. Bardzo dużo ludzi, z tego co widziałem, głosuje właśnie na albo żółty, albo różowy. Osobiście wolę żółty, natomiast różowy też się mocno zastanawiałem, bo jest rzeczywiście unikalny, ale wygląda dziwnie, więc no, różowy nie pasuje jednak do mnie, no to. No nie, no cóż, dobra, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem szczerze mówiąc omówić. Druga rzecz natomiast, którą chciałem omówić, właśnie te, te gramy, które ostatnio wystąpiły w Genshin Impact. Pierwsza grama nie jest jakąś super dużą odgramą, to znaczy chodzi o to, że po prostu, cóż, był konkurs pewien na Arta, no i na zwyczajnie świecie okazało się, że zwycięzca tego konkursu, no cóż, skopiował grafikę, skopiował e, grafikę, skopiował w ogóle swoją pracę gdzieś tam i po prostu zmienił tak naprawdę tylko i wyłącznie. Odbicie, żeby nie było to rozpoznawalne. Michojo niestety się nie skapnął na samym początku. Dopiero potem, gdzie community zadziałało, szczerze mówiąc, gdzieś tam ludzie zaczęli pisać: Ej, ale to jest skopiowane. I takie, aha, no dobra. No i Michojo teoretycznie zachowało się bardzo dobrze z tego względu, że po prostu zbanowało tego użytkownika kompletnie, cofnęło mu wszystkie nagrody, cofnęło mu w ogóle możliwość zdobywania tam jakichś w kolejnych konkursach. No, moim zdaniem, zachowało się całkiem naprawdę spoko. Natomiast nie zmienia to faktu, że moim zdaniem. Powinni zadziałać o wiele szybciej. No i tu właśnie dużo ludzi pisze, że powinni zadziałać o wiele szybciej, że powinni już na samym początku to zrobić, że ogólnie jakim cudem to w ogóle przeszło na samym początku i tak dalej. Dlatego dużo po prostu community negatywnie się odezwało do tego. Cóż, część oczywiście pozytywnie, że rzeczywiście przeprosili, zbanowali i tak dalej. Spoko. Natomiast moim zdaniem powinni się jednak bardziej skupić na tym, żeby w dalszych, właśnie przed następnych takich konkursach, czegoś takiego nie było. Druga drama jest, szczerze mówiąc, większą dramą. Chodzi tutaj ogólnie o ten cały Blessing of the Welcome Moon. Jak sami dobrze wiecie, jest aktualnie, i jest to po prostu te, czymś takim jak Monthly Pass. No i jak sami dobrze wiecie, ten Montly pass pojawia się już od zawsze z nami i możecie na zwyczajnym świecie kupić za tam, prawda, ileś pieniędzy. Po prostu taki monthly pass, dzięki któremu będziecie dostawali dziennie primogeny i tym podobne rzeczy. Spoko rzecz dla osób, które rzeczywiście chcą mieć dużego boosta. Naprawdę Montly pass się opłaca rzeczywiście, jeśli chodzi o te primogeny. Natomiast pojawiła się grafika w internecie, która pokazuje, że będziemy mieli również resin passa. No i community dość negatywnie się wypowiada na ten temat, gdyż no jak sami dobrze wiemy. Twórcy ten grezim próbują cały czas tam pchać, szczerze mówiąc, twórcy jakoś chyba też za bardzo nie zarabiają. Dlatego, cóż, wymyślałem nowe rzeczy, dzięki którym mogą chyba zarobić po prostu. Ja osobiście nie jestem negatywnego zdania. To znaczy, twórcy powiedzieli, że przyszły content nie będzie się skupiał na rezynach. Zobaczymy, szczerze mówiąc, jak to będzie przede wszystkim wyglądało z nowymi bossami. Tak, mają być nowe bossy, i być może te nowe bossy będą zawierały jakieś nowe materiały. Czy one będą wymagały rezyn? Jeśli tak, no to dosyć słabo. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby na przykład dodali jakiegoś Wikibossa i nagle się okazało, że on nie wymaga Rezina. A co z tymi poprzednimi, które wymagały Rezina? Co one dalej będą wymagać, tak? Nie pasuje mi to po prostu do aktualnej polityki, Michojo, więc nie wydaje mi się, żeby to działało w ten sposób, jak wszyscy mówią. Dlatego jeśli rzeczywiście tak nie będzie, no to moje pytanie brzmi. Jak to będzie wyglądało? No i cóż, ja uważam po prostu, że ten cały rezim Pass jest dla osób, które już teraz narzekają na tego Rezina. I chcą po prostu go mieć jak najwięcej. Natomiast to jest taki bait. Bait dla osób, które nie wiedzą o tym, że właśnie Michojo powiedziało, że gdzieś tam ten rezin już coraz więcej nie będzie się pojawiał. I osoby, które być może o tym nie wiedzą, kupią tego rezin pasa z nadzieją na to, że przyszły content będzie wymagał rezin pasa, a okaże się, że rzeczywiście tego rezina nie ma. Mam wrażenie, że to jest taki bait dla osób, którzy są, nie wiedzą, żeby po prostu oni to kupili i żeby zarobić na nich, na zwyczajnym świecie. Natomiast my będziemy dostawali rzeczywiście content, który nie będzie wymagał Rezina. Oczywiście to jest, że tak powiem, bardzo obiektywne spojrzenie na to, bo nie wiadomo tak naprawdę, jak rzeczywiście Mikojo zadziała w tym kierunku. Natomiast ten nowy content, który dostaliśmy z Dragon Spire, prawda, kompletnie no nie wymaga żadnego rezina. Bo jak sami dobrze wiecie, Dragon Spire nie miał tego rezina, i jedyne, gdzie ten rezin rzeczywiście się pojawiał, to były te domeny. I okej, okay, wiadomo, że na domenach prawdopodobnie ten rezin dalej będzie się pojawiał, ale wydaje mi się, że te nowe eventy, wszystkie kołpowe eventy nie tylko. Nie będą wymagały rezina, tylko po prostu będą trudne, ale nie będą wymagały rezina. Tak mi się wydaje, że w tym kierunku chce Michał działać, i wydaje mi się, że to jest dobra droga. Jeśli rzeczywiście tak zrobią, no to dzięki temu będziemy dostawali w sumie darmowe rzeczy z eventów. A okej, okay, jeśli ktoś chce ulepszyć postać, tak, bo zazwyczaj te wszelkie oryginalne rezin są po to, żeby ulepszyć postać, to spoko, nie ma sprawy. Więc ja to szczerze mówiąc, widzę w ten sposób, wy. Możecie, cóż, no, patrzeć na to negatywnie, że okej, okay, twórcy znów próbują pchać nam ten rezyn. Ja osobiście wydaje mi się, że po prostu to jest zupełnie inna sytuacja. Oni chcą zarobić, szczerze mówiąc, na naiwniakach, więc ja osobiście nie polecam kupować tego rezim pasa. Szczególnie, że już dużo ludzi mówi, że ten rezim pas kompletnie, ale to kompletnie się nie opłaca. Że lepiej po prostu jest, szczerze mówiąc, no, normalnie, w normalny sposób bawić się tym rezynem, ani kupować tego rezim pasa. On się kompletnie nie opłaca, słuchajcie, więc jeśli rzeczywiście. Okaże się, że on oczywiście zostanie wypuszczony, nie kupujcie go. Natomiast ja też się zastanawiam, czy on rzeczywiście zostanie wypuszczony, bo on się pojawił na PlayStation Store, z tego co wiem, na chińskim PlayStation Store. I został szybko usunięty po tym, jak oczywiście community to zauważyło. Więc bardzo możliwe, że community po prostu to zauważyło. Być może, Michojo też zaczęło się zastanawiać. Okej, okay, community zadziałało negatywnie. Może nigdy nie dodamy tego resign pasa, tak? Jest to możliwe, natomiast ja sądzę, że jak już dodali, to pewnie dodadzą prędzej czy później, czy to za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery, ale prędzej czy później dodadzą to. Więc, cóż, zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak. Piście. Co uważacie o takich, szczerze mówiąc, komentarzach, piszcie też, czy chcecie taką kamerkę, czyli czy taką green screenową kamerkę, gdzie, gdzie ja tam jestem, prawda, gdzieś na ekranie i przy okazji jest gra. Ja sobie, szczerze mówiąc, mogę pogadać podczas gry, to mi ułatwia właśnie mówienie chociażby na przykład po, o, na temat eventów. Natomiast cóż, ta kamerka no, nie jest tak naprawdę prawdziwym green screenem, więc ona działa w różny sposób. Dlatego Zastanawiam się, czy po prostu nie używać zwykłej kamerki, która jednak będzie na zwyczajnie świecie bez tego takiego green screena i Dzięki temu będzie przynajmniej to jakoś lepiej wyglądało. Sami piszcie w komentarzach, co uważacie o tym, czy ta green screenowa taka kamerka jest potrzebna, czy nie, czy lepiej zostawić taką zwykłą. Mi to w sumie jest bez różnicy, natomiast wiem, że dużo ludzi na przykład narzeka na green screenowe kamerki, niektórzy nie narzekają, niektórzy właśnie wolą takie, więc sami piszcie. I to by było na tyle. Tymczasem widzimy się w następnych materiałach. No i hej, jeśli się Wam podobało oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze, jeszcze nie subskrybujecie, bo będziemy tworzyli kontent z Genshin Impact. A tymczasem bye!